Dorota Wellman, znana głównie z prowadzenia dzień dobry T.V.N., niebawem pojawi się w nowej roli. Widzowie zobaczą ją jako gospodyni dużego wydarzenia na żywo, co jest dla niej szansą na pokazanie się z innej strony. Wellman, która swoją karierę zaczynała w radiu, nie tylko jako prezenterka, ale także jako dyrektorka programowa, ma bogate doświadczenie w mediach. Jej przejście do TVN w 2007 roku było kolejnym krokiem w rozwijaniu jej telewizyjnej kariery, gdzie przez 16 lat była twarzą popularnej śniadaniówki. Nadchodzące wydarzenie na żywo to nowe wyzwanie dla Wellmen, które pozwoli jej wykorzystać zdobyte doświadczenie i umiejętności komunikacyjne. Prowadzenie dużego live eventu wymaga spontaniczności i szybkiego reagowania na nieprzewidywalne sytuacje, co doskonale wpisuje się w kompetencje Doroty. Chociaż szczegóły tego wydarzenia nie zostały jeszcze ujawnione, oczekuje się, że będzie to znaczące wydarzenie kulturalne lub rozrywkowe, przyciągające szeroką publiczność. Dla fanów Doroty Wellman, którzy znają ją z porannego programu, będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć ich ulubioną prezenterkę w nowym świetle. Dorota Wellman, doświadczona w prowadzeniu programów na żywo, niebawem stanie przed nowym wyzwaniem poprowadzi koncert nadawany na żywo. To zdarzenie odbędzie się podczas organizowanego przez TVN festiwalu w Sopocie. Choć Wellman ma już doświadczenie w prowadzeniu dużych imprez, to każde wystąpienie na żywo niesie ze sobą unikalny zestaw emocji i adrenaliny. Przez 16 lat prowadzenia Dzień Dobry TVN, Wellman wypracowała sobie reputację pewnej siebie i kompetentnej prezenterki, która potrafi zarządzać dynamiką na żywo. Jej umiejętności będą na wagę złota podczas nadchodzącego festiwalu, który z pewnością przyciągnie duże zainteresowanie publiczności. Na scenie Dorotę Wellman będzie wspierał Marcin Prokop, z którym od lat tworzy zgrany duet. Ich chemia i wzajemne zrozumienie są dobrze znane widzom, co dodatkowo może przyczynić się do sukcesu tego wydarzenia. O ich relacji Wellman mówiła w przeszłości z dużym ciepłem: On jest jedyny, niepowtarzalny. Wyjątkowy, szczególny, ja się świetnie z nim czuję. Raz go traktuję jak syna, raz jak brata, raz jak męża telewizyjnego, więc nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby to zmieniać. Wyznała w rozmowie z newserią Lifestyle kilka lat temu. Festiwal w Sopocie będzie więc nie tylko próbą profesjonalizmu dla Wellman, ale również okazją do pokazania, jak duże znaczenie w jej pracy ma współpraca i wzajemne wsparcie.